Czy epidemia koronawirusa w Polsce wymknęła się spod kontroli? Co wybór Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych może oznaczać dla naszego kraju? Między innymi o tym porozmawiam w dzisiejszym programie Newsroom z moimi gośćmi. Agnieszka Kopacz, witam bardzo serdecznie. A na początek najświeższe dane dotyczące epidemii koronawirusa w naszym kraju. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy 21 713 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej w województwie śląskim, 4373, w województwie małopolskim 2650, w wielkopolskim 1983, dalej dolnośląskie 1719 i mazowieckie 1630. Przypomnijmy, że województwo mazowieckie do niedawna było właśnie w tej czołówce, jeżeli chodzi o liczbę potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Przypomnijmy, dziś jest ich 21 713. I o epidemii koronawirusa porozmawiam z pierwszym gościem programu Newsroom, profesor Tomasz Wąsik, wirusolog, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To wielki dzień dla ludzkości i dla całej nauki, mówi Albert Bourla z firmy Pfizer, informując o tym, że szczepionka, nad którą pracuje ta firma, jest w 90% skuteczna. Pytanie, czy to jest przełom, czy możemy już być hura optymistami i cieszyć się, że to kres epidemii i że wreszcie uda się z nią walczyć? Proszę pani, proszę państwa, byłbym ostrożny. To jest wiadomość komercyjna, to jest wiadomość firmy. Ja jestem naukowcem i ja bym chciał zobaczyć opracowania naukowe, badania, wyniki badań. Wtedy możemy coś konkretnego powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli teraz chodzi o wszystkie firmy, które pracują nad szczepionkami, to, co my wiemy, w zasadzie to nie są informacje stricte naukowe, tylko to są informacje biznesowe. Dlatego poczekajmy. Ja jestem gorącym zwolennikiem szczepień. Szczepienia ratują nam życie bezwzględnie. Szczepionka nam jest konieczna, ale ostrzegam przed hura optymizmem i poczekajmy na wyniki badań naukowych. Jak na razie one jeszcze nie zostały nam zaprezentowane. Panie profesorze, na razie firma informuje, że do końca roku będzie w stanie dostarczyć 50 milionów dawek, a do końca 2021 roku 1,3 miliarda dawek tejże szczepionki. Mówi pan, że nie mamy oczywiście tych jeszcze potwierdzeń naukowych, ale jeżeli one by się znalazły i tyle dawek szczepionki udałoby się wyprodukować, co to będzie oznaczało dla samej epidemii i pandemii w sensie globalnym? Z pandemią można sobie poradzić na kilka sposobów. Właśnie przez szczepienia, z tym, że w tym momencie, żeby wyraźnie wyhamować pandemię, trzeba wyszczepić przynajmniej 30% całej populacji na świecie. Tak wynika z badań epidemiologicznych. Czyli tyle dawek trzeba podać. Kwestia teraz, kto za to zapłaci, jaka będzie dystrybucja, jaka będzie polityka dystrybucji tymi szczepionkami, bo już wiemy, że niektóre rządy między sobą walczą o to. Tutaj Unia stara się teraz, europejska, jakąś wspólną politykę wypracować. Czyli byłoby to szansa na znaczne skrócenie trwania pandemii. Jestem gorącym zwolennikiem, mówię, trzymam kciuki, chciałbym, żeby to się udało, tylko znowu, to mówi firma, ile dawek wyprodukuje. Ja jako wirusolog, jako naukowiec, ja bym chciał wiedzieć, jaka jest skuteczność tej szczepionki, na ile ona działa protekcyjnie i w jakim odsetku populacji będzie działała protekcyjnie. Także tutaj bardziej mnie interesuje nie epatowanie wielkimi ilościami dawek, ile firma jest w stanie wyprodukować, bo wiadomo, że Pfizer jest świetną firmą farmaceutyczną i jest w stanie to zrobić. Panie profesorze, mówił pan, że jest pan zwolennikiem szczepień. Wiemy, że ta szczepionka, praca nad tą szczepionką na koronawirusa są prowadzone w ekspresowym tempie, czyli jeżeli ona powstanie, pan jako naukowiec nie będzie miał obaw przed tym, żeby się zaszczepić właśnie przeciwko koronawirusowi? Proszę pani, niewierny Tomasz, prawda? Ja muszę zobaczyć wyniki badań naukowych, wtedy będę mógł coś konkretnego powiedzieć. Jeżeli wyniki badań naukowych, co prawda rzeczywiście jest troszeczkę, daje do zamyślenia, do myślenia, tak szybka praca nad szczepionką i ten czas badań klinicznych skrócony, no bo chodzi nam na efektów długofalowych nie zobaczymy, ponieważ no nie ma na to czasu, a trzeba taką szczepionkę wprowadzić. Zobaczymy badania naukowe,
Jeżeli badania naukowe nie będą budziły żadnych obiekcji, oczywiście, że się będę tą szczepionką szczepił, tak jak się zaszczepiłem na grypę, tak jak się szczepię na streptokoki, tak jak się szczepię na te, przeciwko tym chorobom zakaźnym, gdzie szczepionka ratuje moje życie, życie moich bliskich i moje zdrowie. Panie profesorze, czy ta szczepionka powinna być obowiązkowa dla każdego obywatela, czy tutaj powinniśmy mieć prawo wyboru? Wydaje mi się, że tutaj powinno być prawo wyboru, a przede wszystkim ta szczepionka powinna być zaproponowana pracownikom ochrony zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym, naukowcom. My byśmy tutaj swoim przykładem mogli dać przykład całemu społeczeństwu, że należy się szczepić. Ale znowu, ostrożnie, proszę Państwa, bo ja już znam. Mieliśmy do czynienia z paroma takimi kampaniami, że już mamy cudowny lek, że już mamy szczepionkę, że już mamy szczepionkę na HIV. Potem to się jakoś, znowu to był news, który był przez tydzień, dwa w telewizji, w gazetach, potem jakoś ucichło. Poczekajmy, cierpliwie poczekajmy, a czekając, proszę Państwa, zachowujmy dystans, nośmy maseczki, przestrzegajmy ograniczeń, żeby ratować swoje życie i życie bliskich. Panie profesorze, to jest kluczowe, ale teraz o tym rozwoju epidemii w naszym kraju. Kolejny dzień mamy ponad 20 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Z wyliczeń Michała Rogalskiego, który informuje o tych wyliczeniach m.in. na Twitterze, wynika, że dobowy udział wyników pozytywnych to 50%, a jeszcze tydzień temu ten dobowy udział wyników pozytywnych to było 24%. Pytanie, co to oznacza? Czy tak jak mówił Andrzej Sośnierz, pozwoliliśmy wymknąć się tej epidemii spod kontroli w naszym kraju? No, w mojej opinii ta epidemia się wymknęła spod kontroli miesiąc temu. Proszę Państwa, jeżeli odsetek wyników pozytywnych w badaniach diagnostycznych jest większy niż 5%, to znaczy, że my nie wiemy, co dzieje się z epidemią w danej populacji. U nas testuje, w zasadzie u nas testowanie polega na potwierdzenie przypadku, jest to potwierdzenie przypadku klinicznego. Panie A profesorze, co się dzieje w populacji, nie wiemy. Panie profesorze, powiedział pan, że ta epidemia wymknęła się spod kontroli w naszym kraju miesiąc temu. Dlaczego? Co się wtedy wydarzyło, czy raczej czego nie zrobiono, że ta epidemia no teraz rządzi się swoimi prawami? A czego chyba nie zrobiono? No i tutaj musimy się też uderzyć w nasze piersi, nie tylko rząd, nie tylko za gwałtowne otworzenie się. Wakacyjny nastrój po lipcu i sierpniu, rozpoczęcie nauki w szkołach od 1 września, a nie powiedzmy od 15 czy później, nieprzestrzeganie przez nas obostrzeń. Myśleliśmy, że już mamy te 200-300 zakażeń dziennie i tak to się będzie utrzymywało. Także poza tym sam wirus wydaje się, że stał się bardziej zakaźny i nasza niefrasobliwość, nieprzestrzeganie reguł, to można było widzieć, ja to widziałem wielokrotnie w Katowicach, ludzie nie nosili nagminnie maseczek, stojąc w kolejkach nie przestrzegali dystansu, w sklepach nie przestrzegano dystansu w większości przypadków. A proszę Państwa, żeby móc stłumić naszym postępowaniem epidemię, ograniczyć przyrost nowych przypadków gdzieś powiedzmy do 10-15 tysięcy z tych 30 które teraz mamy, 95% z nas musi przestrzegać dystansu społecznego, tego 2 metry między nami. Musimy nosić maseczki bądź ochrony twarzy, jeżeli ktoś nie może maseczki i musimy jak najczęściej myć ręce z wodą, z mydłem, żeby sobie tego wirusa ze sprzętów nie przenieść na nasze śluzówki. Jeżeli tego nie będziemy robili, proszę zauważyć na wszystkie wykresy, jakie są, które prezentują, czy to prezentuje Ministerstwo Zdrowia, czy ECDC, mamy wykładniczy wzrost epidemii, liczba przypadków podwaja się co parę dni i jeżeli tego nie zatrzymamy, naprawdę będzie bardzo źle. Panie profesorze, w kontekście tego zatrzymywania ważne jest też to, tak jak pan wspominał, żeby nosić maseczkę. Niektórzy noszą też przyłbice. Co jest bardziej skuteczne, jeżeli chodzi o ochronę przed koronawirusem? Maseczka czy przyłbica?
W moim przekonaniu jest maseczka bardziej działająca, protekcyjna, z tym, że proszę Państwa, maseczki te, które my mamy chirurgiczne, jednorazowe czy bawełniane z filtrem, te wielowarstwowe, chronią nas naprawdę w dużym stopniu, a przede wszystkim, proszę Państwa, chronią innych. Zresztą to tak samo przyłbica. Przyłbica chroni przed tym, że jeżeli my jesteśmy zakażeni, a jeszcze nie mamy objawów, a jesteśmy zakaźni, możemy zakażać innych, wydychając powietrze, kichając, mówiąc, nie rozsiewamy tego wirusa z mikrokropelkami śliny i nasz zasięg rażenia wtedy jest kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów, a nie 2 metry. To ma naprawdę taka, wydawałoby się, mała różnica ma bardzo istotne znaczenie tutaj. Ale jest bardzo, bardzo ważna, tak jak pan podkreśla, panie profesorze. Wspominaliśmy o tych obostrzeniach. Mówiliśmy o tym, że jedni się do nich dostosowywali, inni nie. Teraz mamy do czynienia z kolejnymi obostrzeniami, między innymi dotyczącymi zamknięcia galerii handlowych, ale zostały zamknięte też między innymi sklepy z meblami, czemu branża meblarska bardzo mocno się sprzeciwia. I pytanie, czy to jest dobry pomysł, zamykanie sklepów meblowych, które przecież nie są tak chętnie, często odwiedzane jak chociażby supermarkety. Znowu, proszę Państwa, z mojego punktu widzenia jako wirusologa, proszę Państwa, wstrzymajmy się. Ja wiem, że ja się narażę wielu osobom, przemysłowcom i tak dalej, ale jesteśmy naprawdę w takiej sytuacji, że z zakupem mebli możemy poczekać. Nie musimy tych mebli, to nie jest produkt, który będzie nam konieczny. Przepraszam bardzo, coś mi tutaj dzwoni. Program na O. żywo, odłączamy Już, telefon. przepraszam bardzo, Panie, ja nie mogę wyłączyć panie telefonu, profesorze, ale mówi pan kończyć. o tym, że możemy poczekać z tym zakupem mebli, ale gdyby na przykład znacząco ograniczyć liczbę osób w tych sklepach z meblami, gdyby zachowywać wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, odkażania rąk, noszenia maseczek i tak dalej, czyli maksymalnie zabezpieczyć klientów, może to byłby sens, żeby wrócić właśnie do takich zakupów. To teraz idźmy dalej. Czy jeżeli meble, to teraz czy inne sklepy też, czy coś innego też otworzyć? No, trzeba gdzieś postawić tam. Ja rozumiem, że gospodarka, bezpieczeństwo gospodarcze jest bardzo istotne. Tak samo z wszystkie działania, czy z organizacji jakichś wydarzeń kulturalnych, bo jeżeli możemy wpuścić ludzi do sklepu meblowego, to czemu nie możemy wpuścić ich do teatru, rozsadzając tych ludzi, zapełniając ten. Proszę Państwa, jesteśmy w takiej sytuacji, że załamanie gospodarcze, gospodarkę można łatwo odbudować, natomiast życia i zdrowia ludzkiego nie odbudujemy. Jesteśmy w takiej sytuacji, że naprawdę przez najbliższy miesiąc, dwa musimy sami na siebie nałożyć restrykcje i je zrozumieć. Panie profesorze, i tutaj pozwolę sobie przerwać i zapytać, co z tym pełnym takim lockdownem narodowym, o którym też mówią rządzący, lockdownem, który wisi nad naszymi głowami. Czy pana zdaniem on powinien zostać wprowadzony, czy to na tym etapie epidemii jest po prostu nieuniknione? W moim przypadku, jeżeli liczba nowych przypadków, właściwie w mojej opinii, jeżeli liczba nowych przypadków będzie narastała tak, jak narastała, bo na przykład w województwie śląskim od tygodnia już ten limit 70 osób mamy przekroczonych, wprowadzenie lockdownu jest nieuniknione. Panie profesorze, wspomniał pan o swoim województwie śląskim. No właśnie, dzisiaj mamy ponad 4000 tych nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Czemu aż tak dużo? Czy możemy mówić o jakichś ogniskach? Czy to jest już po prostu, chodzi tylko o te poziome zakażenia? To już chodzi raczej o poziomy zakażenia, to już niestety nie są tylko pojedyncze ogniska. Proszę Państwa, no dlaczego śląskie? Bo Śląsk ma największą gęstość populacji na metr kwadratowy. Jest nas po prostu tutaj bardzo dużo na małym terenie, dlatego ten wirus się. I teraz mamy taki obraz. Jak jest rzeczywiście? No pomyślmy, proszę Państwa. Ponad 50% testów jest pozytywnych, czyli ilu my zakażonych ludzi nie wyłapujemy, którzy są słabo objawowi bądź bezobjawowi. System tego nie wyłapuje. Czyli tych nosicieli wirusa w naszej populacji, a szczególnie na Śląsku, jest o wiele więcej.
Panie profesorze, przed nami bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków, Święto Niepodległości, dzień 11 listopada. Rajd samochodowy ma się odbyć zamiast tradycyjnego przemarszu, jaki odbywał się co roku na ulicach Warszawy, zamiast takiego klasycznego marszu. Pytanie, czy to jest dobry pomysł, bo zapewne w takim jednym samochodzie będzie też kilka osób. Czy taka forma Marszu Niepodległości, nazwijmy go tak, będzie bezpieczna? Proszę Państwa, każde duże zgromadzenie będzie mniej bezpieczne, w mojej opinii, wbrew może oczekiwaniu Państwa. Mniej niebezpieczne jest zgromadzenie osób na wolnym powietrzu, noszących maseczki obowiązkowo i trzymające dystans 2 metrów, niż popakowanie kilku osób do jednego samochodu, które będą w tym samochodzie przebywały kilka godzin. Wystarczy, że tych osób w samochodzie będzie 5, jedna osoba będzie nosicielem i po marszu wtedy tym samochodowym mamy 5 zakażonych na 100%. Bo w większości się zakażamy właśnie w pomieszczeniach zamkniętych, nie w pomieszczeniach otwartych. Nawet w tym momencie spacer na ulicy, nawet większej ilości osób, czyli jakby to był pieszy marsz, będzie według mnie z zachowaniem oczywiście dystansu, to jest warunek sine qua non, dystans, maseczki, bez krzyków, bo wtedy zwiększamy wentylację, spokojny przemarsz do zademonstrowania jakiejś poglądów czy idei w pełnej epidemicznej zbroi, to znaczy właśnie maseczki i dystans, jest mniej groźny niż ten pomysł z samochodami. To mi się bardzo nie podoba. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Wąsik, wirusolog, dziękuję kierownik bardzo. Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję raz jeszcze. Z panem profesorem rozmawialiśmy na temat rozwoju epidemii w naszym kraju i na temat tych sensacyjnych informacji, na temat tego, że jedna z firm powiedziała, że szczepionka, nad którą pracuje, ma 90% skuteczność, ale jak mówił pan profesor Tomasz Wąsik, trzeba poczekać na konkretne badania naukowe i dopiero na ich podstawie będziemy mogli stwierdzić, czy ta szczepionka będzie dla nas bezpieczna i czy będzie wybawieniem dla wielu osób w kontekście pandemii koronawirusa. Teraz w programie Newsroom przechodzimy do tematów politycznych, związanych m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, bo Ameryka żyje tym jednym wydarzeniem. Chodzi o wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ma nim zostać Joe Biden, który w wyborach pokonał Donalda Trumpa. Co to tak naprawdę może oznaczać dla naszego kraju? O to zapytam profesora Antoniego Dudka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, politologa z tej uczelni. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, na początku przytoczę te gratulacje, które na Twitterze złożył Joe Bidenowi prezydent Andrzej Duda. Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki poziom i wysoką jakość polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego dla jeszcze silniejszego sojuszu. Pytanie, czy ten wpis to taki nietakt, czy celowe działanie ze strony prezydenta Andrzeja Dudy? Wie pani, nie, no ja myślę, że jest to pewna niezręczność, natomiast ja bym do tego nie przywiązywał aż tak dużej wagi, bo ja podzielam opinię tych wszystkich, którzy uważają, że tu nie będzie jakiegoś radykalnej zmiany, jeśli chodzi o ten fundament relacji polsko-amerykańskich, czyli nasz sojusz w ramach NATO i amerykańską obecność wojskową w Polsce. Tu się moim zdaniem nie zmieni wiele, natomiast to, co rzeczywiście grozi i to spowodowało, było przyczyną, dla którego polski obóz rządzący nie ukrywał, że popiera Donalda Trumpa, no była oczywiście kwestia oceny tak zwanej praworządności w Polsce, czyli relacji między władzą wykonawczą a władzą sądowniczą. I tutaj należy się spodziewać, że administracja Bidena będzie mówiła to, co już od wielu lat mówi Bruksela do władz w Warszawie. I stąd ten kłopot, który niewątpliwie obóz rządzący będzie miał teraz w relacjach z Amerykanami. Natomiast też nie wydaje mi się, żeby to spowodowało automatycznie jakieś załamanie, bo po stronie niektórych zwolenników opozycji odnoszę takie wrażenie, im się wydaje, że właściwie w tej chwili wszystko się natychmiast zmieni. No więc nie, to się wszystko tak natychmiast nie zmieni. No poza jednym, rzeczywiście relacje będą pewnie nieco chłodniejsze między prezydentem Dudą a prezydentem Bidenem niż były między prezydentem Dudą a prezydentem Trumpem. Ale w moim przekonaniu to nie jest zmiana o 180 stopni, tylko o kilkadziesiąt stopni.
Jeżeli chodzi o to podejście Joe Bidena do naszego kraju, to czego możemy się spodziewać? My pamiętamy ten jego słynny wpis, w którym położył na jednej półce Polskę, Białoruś i Węgry, mówiąc o pewnym ustroju totalitarnym. Pytanie, co on zrobi, jeżeli chodzi o Polskę? Jaka będzie jego polityka w tym temacie skierowana do Polski? No, w moim przekonaniu Amerykanie zaczną poruszać ten aspekt dotyczący sytuacji w Polsce, którego dotąd nie poruszali, bo rzeczywiście prezydent Trump, z tego co wiem, właściwie się nie wypowiadał w ogóle na temat właśnie tego konfliktu, który w Polsce trwa wokół kształtu wymiaru sprawiedliwości. Natomiast w tej chwili ten wątek będzie poruszany i polski rząd będzie odpowiadał, że to jest wewnętrzna sprawa Polski. To samo, co odpowiada Brukseli, jak sądzę. Natomiast oczywiście problemem realnym jest pogłębiająca się izolacja Polski na arenie międzynarodowej, bo no, rząd PiS-u postawił właściwie całą politykę zagraniczną na jedną kartę, a będzie na kartę amerykańską i to w wersji Donalda Trumpa. No i teraz ta karta przegrała, trzeba powiedzieć jasno, choć oczywiście niektórzy się jeszcze łudzą, że Donald Trump będzie, prawda, jakieś prawne kroki podejmował, że jeszcze będzie cały konflikt jakby na arenie sądowej się toczył o uznanie wyniku wyborów, ale no, właściwie świat uznał zwycięstwo Bidena i w związku z tym ja nie łudziłbym się na miejscu niektórych zwolenników obozu rządzącego w Polsce, że to się jeszcze uda odkręcić. No i w tej sytuacji rzeczywiście, polska polityka zagraniczna znajdzie się w jeszcze większym, powiedziałbym, kłopocie niż dotąd, bo jak powiadam, no, przegrała ta najważniejsza karta, na którą przez lata stawiano, ale też no, nie spodziewam się tu jakiegoś załamania. Znaczy, to nie jest tak, że nagle Amerykanie powiedzą, słuchajcie, to my wycofujemy wojska z Polski, prawda? No nie, tak to nie działa, dlatego że to są procesy liczone na dziesięciolecia. Tak naprawdę jako historyk patrzę na to z perspektywy no, trzech dekad. Długofalowych procesów. Dokładnie tak. Panie profesorze, i w tym kontekście, i w kontekście wojskowości i obronności, chciałabym poprosić pana o komentarz do słów Pawła Solocha, więc szefa BBN-u w Telewizji Polskiej, który powiedział, pojęcie Fort Trump to był rodzaj metafory, która miała zdynamizować to, co dzisiaj ostatecznie się dzieje w postaci ratyfikacji przez prezydenta umowy polsko-amerykańskiej. Nigdy nie było mowy, że powstanie baza o nazwie Fort Trump. To była metafora. Jak pan skomentuje te słowa Pawła Solocha? No oczywiście Paweł Soloch jako zręczny urzędnik i dyplomata się wycofuje. No, była mowa o forcie Trump, być może on by się tak nie nazywał, ale była mowa o stałej bazie amerykańskiej w Polsce. O to rzeczywiście rząd w Warszawie zabiegał. No i dzisiaj wiemy, że czegoś takiego nie będzie, ale myślę, że tutaj nawet sam Trump, gdyby wygrał, nie był skłonny się na to zdecydować. I Amerykanie są skłonni robić dokładnie to, co robią, czyli to ma być tak zwana rotacja, na ciągła obecność, co nie jest stałą bazą, która zresztą no, jej budowa wymagałaby ogromnych nakładów i może dobrze, bo nasza gospodarka będzie miała teraz wiele innych potrzeb, a Amerykanie od początku mówili jasno, że no, gdyby w ogóle taka baza miała powstać, to musiała być sfinansowana przez stronę polską. Więc ja myślę, że te 2-3 miliardy dolarów zaoszczędzimy i można je wydać na inne cele, a Amerykanie będą tu obecni, bo my jesteśmy w ich strefie wpływów i to się, jak mówiłem, zaczęło w latach 90. Po wejściu Polski do NATO i w tej chwili, jak mówię, no, to się nie zmieni w sposób zasadniczy. No tyle tylko, że nie będzie tej stałej amerykańskiej bazy, o której marzyli niektórzy ludzie w obozie rządzącym. No bo po prostu taka jest decyzja, mam wrażenie, nawet nie samego konkretnego prezydenta amerykańskiego, tylko Pentagonu, czyli tego powiedziałbym amerykańskiego Ministerstwa Obrony, które działa niezależnie od tego, kto jest prezydentem, bo armia amerykańska no, służy kolejnym prezydentom, natomiast tutaj decyzje nie są wyłącznie decyzjami prezydentów. No, gdyby tak było, to Donald Trump zrealizowałby wiele ze swoich planów, które miał przez 4 lata zrealizować. Okazało się, że opór materii jest bardzo duży. To mu się nie udało. No i to pokazuje, że Biden także nie będzie tego wszystkiego zmieniał o 180 stopni, bo po prostu jest pewien stały kierunek w polityce amerykańskiej. On oznacza umiarkowaną, ale jednak ciągłą obecność w Europie Środkowej i to będzie kontynuowane. Panie profesorze, a co stanie się z Donaldem Trumpem, który teraz głośno mówi o tych fałszerstwach wyborczych, co skutecznie też oczywiście tonują już amerykańskie media? Pytanie, czy pana zdaniem trzeba będzie go wyprowadzać siłą z Białego Domu, widząc jakie jest jego podejście do kwestii wyborów w Stanach?
No, mam nadzieję, że do tego skandalu nie dojdzie, natomiast on bardzo liczy rzeczywiście na procesy sądowe i na orzeczenie, które podejrzewam, że na końcu jednak będzie musiał Sąd Najwyższy podjąć. On na to bardzo liczy. Nie potrafi ocenić, czy uda mu się do tego doprowadzić. Natomiast zdziwiłbym się, gdyby amerykański Sąd Najwyższy podzielił te zastrzeżenia Trumpa, bo on mówił o masowych fałszerstwach, no, żeby udowodnić sfałszowanie kilku milionów, bo tu nie mówimy o kilku tysiącach czy kilkunastu tysiącach głosów, jak niegdyś na Florydzie, prawda, 20 lat temu była walka między Gorem a Bushem i tam chodziło o naprawdę niedużą ilość głosów i Sąd Najwyższy to przeciął. Tutaj mamy wielomilionową przewagę Bidena. W związku z tym ciężko będzie Trumpowi udowodnić, że nawet jeśli doszło gdzieś do jakichś lokalnie nieprawidłowości z tymi głosami korespondencyjnymi, to ma to, miało to wpływ na właśnie na wynik liczony w milionach. Natomiast Trump niewątpliwie będzie twierdził konsekwentnie, że wybory zostały sfałszowane. Kiedyś, przypomnę, my to znamy z naszej historii, Lech Wałęsa po przegranej w 1995 roku twierdził, że nie przegrał wyborów, tylko liczenie głosów. I myślę, że Donald Trump z tej formuły Lecha Wałęsy skorzysta, też będzie opowiadał przez lata, że wybory sfałszowano. Tyle tylko, że to już nie będzie miało większego znaczenia. No, poza tym, że będzie oczywiście jakaś grupa w Stanach Zjednoczonych ludzi, która będzie w to wierzyła. No, ludzie wierzą w najdziwniejsze rzeczy. Ja już do tego przywykłem, więc będzie też jakaś grupa osób, która będzie przekonana, że te wybory sfałszowano. Tym bardziej, że panie profesorze, rzeczywiście Trump cały czas cieszy się mimo wszystko dosyć dużym poparciem ze strony społeczności amerykańskiej. Tyle o Stanach Zjednoczonych i o sytuacji powyborczej właśnie w Stanach Zjednoczonych. Przechodzimy teraz do tematów polskich. Jan Krzysztof Ardanowski, a więc były minister rolnictwa dla Radia Wnet, powiedział: to tylko i wyłącznie od mądrości kierownictwa PiS zależy, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie jeszcze większość. Pytanie, czy to są poważne groźby, czy tylko takie machanie taką drewnianą szabelką ze strony tych, którym polityka PiSu się nie podoba. Znaczy, moim zdaniem to powinno być poważnie traktowane, dlatego że wyraźnie widać, że sprawa ustawy o ochronie zwierząt wywołała w PiSie secesję pierwszą od dobrych kilku lat, na czele której stoi były minister Ardanowski. Ona może, ci secesjonistów może nie ma wielu, bo może jest ich tylko kilku, ale to wystarczy, żeby zachwiać tą chwiejną większością, którą Zjednoczona Prawica ma w Sejmie, która, przypomnę, wynosi 5 mandatów. I teraz, czy to oznacza, że już doszło do rozłamu i rząd stracił większość? Oczywiście nie. W tej chwili trwają negocjacje, między innymi dlatego przesunięto posiedzenie Sejmu o te 2 tygodnie, no żeby właśnie prezes Kaczyński się dogadał z byłym ministrem Ardanowskim, i ta jego wypowiedź ministra Ardanowskiego jest sygnałem, że rozmowy nie idą dobrze albo ich nie ma. Znaczy, że prezes Kaczyński próbuje po prostu nie rozmawiać z ministrem Ardanowskim, więc niewykluczone, że czeka nas jakaś próba sił właśnie w jakimś głosowaniu, być może za 2 tygodnie, już mniej niż 2 tygodnie, bo to w przyszłym tygodniu będzie posiedzenie Sejmu, i się okaże wtedy, czy pogróżki ministra Ardanowskiego się zrealizują, czy nie, bo być może prezes Kaczyński zakłada, że się nie zrealizują, ale moim zdaniem one jest bardzo prawdopodobne, że dzisiaj Zjednoczona Prawica nie ma już stabilnej większości, co oznacza, że dryfujemy w stronę rządu mniejszościowego, i ten scenariusz oczywiście zostanie w ciągu najbliższych paru tygodni poddany weryfikacji w kolejnych głosowaniach nad kolejnymi trudnymi ustawami, z których najtrudniejszą będzie ustawa budżetowa na przyszły rok. I dopiero jak rząd przetrzyma ustawę budżetową, przejdzie większością, to będzie można powiedzieć, że rząd Morawieckiego na pewno dalej ma większość. Panie profesorze, a przedterminowe wybory są realnym scenariuszem w tej sytuacji politycznej? Więc ja powtarzam taką formułę. Droga do przedterminowych wyborów wiedzie przez rząd mniejszościowy. To znaczy, najpierw okaże się, że albo nie, to czas pokaże, że rząd Morawieckiego stracił większość, co oznacza, że jedne głosowania będzie wygrywał, inne będzie przegrywał, i Polska wejdzie w fazę, no, taką, którą miała już w historii, jeśli się taki scenariusz zrealizuje, rządu mniejszościowego, który oczywiście teoretycznie może trwać całą kadencję aż do 2023 roku, ale w praktyce będzie to niezwykle trudne, no chociażby właśnie z uwagi na to, co mówiłem o ustawie budżetowej. Nieuchwalenie ustawy budżetowej jest jednym z powodów przedterminowego rozwiązania parlamentu. Nie wiem, czy to się zdarzy w tym roku, raczej wątpię, ale czy za rok przy tym poziomie erozji obozu rządzącego rzeczywiście w Sejmie będzie większość, żeby uchwalić budżet na rok na przykład 2022, to już nie jestem taki pewien. I być może to będzie jeden z powodów, no właśnie, które doprowadzi do scenariusza przedterminowych wyborów parlamentarnych. Ale nie liczyłbym, tak jak niektórzy demonstranci, że jak zrobią jeszcze parę demonstracji na ulicach, to za chwilę rząd skapituluje i właśnie będą przedterminowe wybory.
wybory. Nie, droga do przedterminowych wyborów jest jeszcze długa, natomiast na pewno takim najważniejszym przystankiem jest powstanie, czy raczej ujawnienie faktu, że rząd Morawieckiego jest rządem mniejszościowym. I to się będzie objawiało w kolejnych sejmowych głosowaniach, które przed nami. Panie profesorze, czy Jarosław Kaczyński powoli może tracić taką absolutną kontrolę nad chociażby też kwestiami bezpieczeństwa? Bo Gazeta Wyborcza donosi dzisiaj, że na początku Jarosław Kaczyński chciałby, policja siłowo rozpędzała strajk kobiet. Miał się temu sprzeciwić generał Szymczyk, a więc szef policji. Miał go również poprzeć szef MSWiA Mariusz Kamiński. Gazeta Wyborcza donosi także, że po 11 listopada Jarosław Szymczyk ma odejść ze swojego stanowiska. O czym to świadczy? Czy co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa? Jeżeli rzeczywiście ta informacja o odejściu generała Szymczyka się potwierdzi, bo ja już wolę komentować raczej wydarzenia, które miały miejsce, a nie mają nastąpić, ale jeśli rzeczywiście tak się stanie, no to oczywistym będzie, że jeden z najważniejszych organów państwa w tej sytuacji, czyli policja, przeżywa kryzys i ten kryzys jest oczywiście związany z, no właśnie, jak się wydaje, niechęcią policji do angażowania się w używanie siły na wielką skalę wobec demonstrantów, bo pewnie inaczej ciężko będzie tą dymisję generała Szymczyka wyjaśnić, choć pewnie on takiej przyczyny nie poda. No w każdym razie widać wyraźnie, że prezes Kaczyński ma coraz większe problemy z egzekwowaniem, można powiedzieć, swojej decyzji od swojego otoczenia i to jest pewien zmierzch. No, ja mam wrażenie, że to, co widzimy od mniej więcej tego słynnego głosowania sprzed kilku tygodni nad piątką dla zwierząt, tego sejmowego, gdzie się właśnie poseł, minister wtedy jeszcze Ardanowski zbuntował, widzimy zmierzch przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, ale to znowu jest coś, co może trwać nie tylko wiele miesięcy, ale nawet kilka lat. Przypomnę, że w listopadzie miał być Kongres Prawa i Sprawiedliwości, w którym Jarosław Kaczyński miał zostać wybrany na kolejną kadencję czteroletnią. No, kongres został odwołany, wszystko jest w pewnym zawieszeniu, nie wiemy, kiedy ten kongres się odbędzie, natomiast też byłbym ostrożny przed mówieniem, że za chwilę Jarosław Kaczyński straci kontrolę nad PiS-em. Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, dlatego że jednak no jego pozycja jest tam niezwykle silna i nie ma właściwie dla niego żadnej wyraźnej alternatywy. Nieustannie tylko mówi się o jakimś jego następcy, prawda, o jakimś delfinie. No ale prawda jest taka, że to Kaczyński musiałby kogoś takiego wyznaczyć. On na razie niczego takiego nie robi. W związku z tym moim zdaniem czeka nas powolna erozja obozu rządzącego. Bardziej to będzie najpierw dotyczyło rządu Morawieckiego, a dopiero w drugiej kolejności Prawa i Sprawiedliwości jako partii. No i gdzieś w tym wszystkim rzeczywiście będzie prezes Kaczyński, który jak się wydaje, sądząc po tych jego wystąpieniach ostatnich, no coraz mniej rozumie, co się dzieje w Polsce. A to jest oczywiście dla polityka katastrofalna wiadomość, jeśli on zaczyna fałszywie diagnozować otaczającą go rzeczywistość. Ale historia zna takie przypadki i prezes Kaczyński nie jest tutaj pierwszym tego rodzaju przypadkiem. Znaczy przywódcy, który latami trzymał władzę bardzo mocno w rękach, i ta władza w pewnym momencie skutek właśnie tych żywiołowych protestów społecznych mu się zaczyna z tych rąk wymykać. I to jest prawdopodobnie ten przypadek, ale jak powiadam, no musimy poczekać na dalszy rozwój wydarzeń. Niewątpliwie PiS chciał przeczekać te protesty i w jakimś stopniu mu się to udało. Zobaczymy, co się będzie działo 11 listopada. To będzie taki kolejny miernik stanu nastrojów społecznych i to już nie tylko po stronie protestujących przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, ale też po stronie no, tego obozu nacjonalistycznego, który też, prawda, będzie chciał zaistnieć przy tej okazji. Panie profesorze, a co stanie się w kontekście strajku kobiet, ich żądań? Pytanie, w którą stronę idzie ten ruch? Słyszeliśmy oczywiście o tej liście żądań ze strony strajku kobiet. Czy to jest tak, że być może te przedstawicielki nieco przeszarżowały ze swoimi żądaniami i większość tych protestujących z tymi żądaniami też się nie utożsamia? Jaka będzie dalej droga tego ruchu, no i tego poruszenia społecznego, jaki widzieliśmy na polskich ulicach? Znaczy w moim przekonaniu to był protest spontaniczny i żywiołowy i trochę strajk kobiet się przypisał, że on jest liderem tego. No w tym sensie jest liderem, że te panie rzeczywiście od lat protestowały przeciwko planom zaostrzenia ustawy regulującej przerywanie ciąży i ten wyrok Trybunału w naturalny sposób był dla nich kamieniem obrazy. Natomiast mi się wydaje, że tutaj widać było, że to był protest młodzieży generalnie przeciwko rządom PiSu. Moim zdaniem to było odreagowanie i pewnej sytuacji związanej psychologicznie niezwykle trudnej, jak jesteśmy
od wielu miesięcy uczestnikami za sprawą pandemii, ale także faktu przegranej Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Ja byłem trochę zdziwiony, że te miliony Polaków, które przegrały wybory prezydenckie, tak łatwo się z tym pogodziły, zwłaszcza młodsza część, jak wiemy, młodsi Polacy miażdżącej większości głosowali na Trzaskowskiego. No więc ta frustracja teraz znalazła swój wyraz i ona będzie znajdowała wyraz dalej w kolejnych demonstracjach. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to się udało jakiejś jednej strukturze, czy to będzie ogólnopolski strajk kobiet, czy ktoś inny, zagospodarować, powiedzieć, że oni są przywódcami tych protestów. Więc w tym sensie panie przeszarżowały, no bo rzeczywiście zaczęły się domagać żądań, dają tydzień rządowi na ustąpienie, czy na rozpoczęcie negocjacji na temat ustąpienia. No to było niepoważne, trochę ośmieszało ten ruch. Panie profesorze, i tutaj stawiamy kropkę. Niestety czas naszej rozmowy dobiega końca. Bardzo dziękuję do pana profesora. Dziękuję. Z pewnością będziemy wracać jeszcze nie raz. Profesor Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był gościem programu Newsroom. Drodzy państwo, cały czas wraca też w dyskusjach sprawa pedofilii w polskim kościele, tego, że nie wszystkie sprawy jeszcze zostały załatwione. Wraca sprawa także kardynała Stanisława Dziwisza. Wszystko w kontekście właśnie tej afery pedofilskiej. W wywiadzie, słynnym wywiadzie Piotra Kraśki, zasłaniał się niepamięcią i zaprzeczał swojej odpowiedzialności w tej kwestii. Dlaczego i co dalej stanie się z tą sprawą pedofilii w polskim kościele? O tym porozmawiam z kolejnym gościem, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nie wiem, nie pamiętam, tak w kontekście pedofilii w kościele mówił w wywiadzie z Piotrem Kraśką kardynał Dziwisz. Jakie grzechy w kontekście ofiar pedofilii ma na swoim sumieniu kardynał Stanisław Dziwisz? Pytam księdza jako osobę, która właśnie na ten temat z kardynałem Dziwiszem miała rozmawiać, informować go o tych problemach. No jest to bardzo trudna sytuacja, bo zaledwie parę dni temu Watykan podjął decyzję w sprawie innego kardynała, Henryka Gulbinowicza. I chcę tutaj zwrócić tylko uwagę, że tutaj nie chodzi tylko o pedofilię rozumianą w sensie prawnym, czyli molestowanie dzieci do 15 roku życia, ale w świetle prawa kościelnego jest to molestowanie do 18 roku życia oraz nowa kategoria bezbronni dorośli, czyli ludzie, którzy mają skończone 18 lat, ale podlegają władzy danego duchownego i który to duchowny tę władzę wykorzystuje do łamania szóstego przykazania. Więc tutaj Watykan to bardzo rozszerza i o ile nie wiemy do końca, co było powodem w sprawie kardynała Gulbinowicza, no są na razie szczątkowe informacje, tak w sprawie kardynała Stanisława Dziwisza jest bardzo wiele informacji. I myślę, że jednak powinna to wyjaśnić niezależna komisja kościelna, bo tak dalej moim zdaniem być nie może. I chyba dla dobra samego księdza kardynała, no jednak trzeba powiedzieć, co było, czego nie było, jak, czy te zarzuty stawiane mu jeszcze z czasów watykańskich są prawdziwe, czy nie. Na razie ksiądz kardynał unika wszelkich wypowiedzi, zasłania się niepamięcią, a dzisiaj w TV24 będzie przecież film Macieja Gutowskiego. No właśnie, proszę księdza, powiedzmy za tym, bo powiedział ksiądz, że trzeba ustalić, co było, a co nie było. No właśnie, co było, jak to wynika z księdza doświadczenia i kontaktów też z osobami, które były pokrzywdzone. Czy Stanisław Dziwisz nie wiedział o tych sprawach? No i słusznie mówi, że kompletnie nie pamięta tych sytuacji. No, mogę się wypowiadać tylko za te sprawy, w których brałem osobiście udział, czyli po napisaniu dwóch książek Księża wobec bezpieki oraz Chodzi mi tylko o prawdę, zgłaszały się do mnie różne osoby, także z terenu metropolii krakowskiej, a więc nie tylko Krakowa, tylko Bielska, diecezji bielsko-żywieckiej i tarnowskiej, które informowały mnie o tych różnych wydarzeniach. I w 2002 roku byłem przesłuchiwany na Radzie Kapłańskiej z inicjatywy księdza kardynała i wtedy zobowiązałem się, że dostarczę wszystkie materiały. I rzeczywiście te obszerne materiały, a to nie był tylko list, tylko prawie teczka
z bardzo wieloma załącznikami, listami, dokumentami. Była przeze mnie osobiście wręczona księdzu kardynałowi pod koniec kwietnia 2012 roku. Ksiądz kardynał to przeglądał, niektóre sprawy znał, niektóre były dla niego zaskoczeniem. No i powiedział, że się tym zajmie i się tym nie zajął. I dopiero półtora roku później jedna sprawa trafiła do Watykanu. Ściśle mówiąc, sam napisałem ten list, tłumaczył ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Warszawy, tłumaczył na włoski i dopiero wtedy Watykan wszczął działania. Chociaż do dzisiaj one nie zostały zakończone, bo nie wiadomo, jak się to zakończyło. I takich spraw jest bardzo wiele. Proszę księdza, ciekawi mnie, jaka była reakcja kardynała Dziwisza, kiedy ksiądz opowiadał o tych historiach, kiedy przekazywał te dokumenty. Czy to było jakieś poruszenie, emocje, które pojawiły się na twarzy kardynała Dziwisza? Jak on na to zareagował? To znaczy przyjął mnie, mogę powiedzieć, bardzo życzliwie i przeglądał przy mnie, czyli był tym zainteresowany. To nie było tylko takie spotkanie na korytarzu, że wręczam dokumenty i koniec, kropka, tylko rozmawiał i widziałem, że się bardzo tym interesował i nawet był zaskoczony wieloma sprawami i nawet mnie dopytywał, czy skąd ja to wiem, czy to jest prawda. Kto jest autorami tych listów, ale autorzy się podpisywali imieniem i nazwiskiem i również były ich adresy i telefony, więc liczyłem na to, że po tak poważnym potraktowaniu sprawy rzeczywiście ktoś się skontaktuje z tymi ludźmi i będzie wyjaśniał. No niestety się nic nie stało, więc to było dla mnie zaskoczenie, że pierwsza reakcja była pozytywna, ale później coś się stało. No, mogę się Pytanie, tylko domyślać. Co się stało? Dlaczego kardynał Dziwisz nie zajął się tą sprawą? Dlaczego no, nie pochylił się nad tym tematem i finalnie nie pomógł tym ofiarom? Nie wiem. Natomiast w tym filmie będzie moja wypowiedź, gdzie po wielu innych rozmowach z osobami, które pracowały w Watykanie, no niestety to jest pewna taka naleciałość watykańska, że Stolica Apostolska to oczywiście miejsce bardzo ważne dla każdego katolika, grób świętego Piotra i papież, który jest następcą Chrystusa. Natomiast otoczenie, no mówiąc najdelikatniej, nie jest ciekawe. Tam się dzieją różne takie gry, układy, nieraz pewne bardzo negatywne sprawy. I takie mam wrażenie, że ksiądz kardynał przeniósł z Watykanu do Krakowa pewne takie zasady, że lepiej ukryć coś, nie mówić, no mówiąc tak najdelikatniej, kluczyć. I myślę, że on na tym dużo stracił, bo jego postać jest dla wielu ludzi bardzo pozytywna. W końcu był współpracownikiem papieża Jana Pawła II, ale również ten film będzie pokazywał sprawy międzynarodowe, jak sprawę kardynała z Waszyngtonu McCarricka, czy również no, największy skandal z legionistami Chrystusa, de Golado i wiele innych rzeczy, o których kardynał wiedział, ale też nic niewiele, no, albo nic, albo w ogóle bardzo mało uczynił i to ciągle jest niedopowiedziane, czyli wiemy, że była taka wiedza, natomiast kardynał uchyla się od odpowiedzi na te pytania. Szkoda, proszę księdza, bo powinien to właśnie, kardynał Dziwisz uchyla się od odpowiedzi na te pytania. A czy Jan Paweł II też mógł wiedzieć o tych wszystkich historiach? Czy kardynał Dziwisz przekazywał mu te historie, te informacje? No z tego wynika, że nie przekazywał. Natomiast no, tutaj dwie rzeczy trzeba podkreślić. Bo przede wszystkim jest niemożliwe, żeby jakikolwiek papież wiedział wszystko, bo on od tego ma kurię całą rzymską, która kieruje całym światem. Katolicy to jest ponad miliard osób, samych biskupów jest kilka tysięcy. To, że papież był z Polski, to być może w pierwszych latach swojego pontyfikatu się orientował, bo znał sytuację, no ale zmieniała się sytuacja w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, w filmie też jest bardzo taka ciekawa uwaga, zresztą ze strony
zagranicznego dziennikarza, że ostatnie lata pontyfikatu Jana Pawła II, czyli początek XXI wieku, Ojciec Święty no, był człowiekiem wiekowym, był bardzo schorowany, cierpiał na różne dolegliwości i wtedy de facto o tym, co papież będzie wiedział, czy nie będzie wiedział, decydowali jego najbliżsi współpracownicy. I ja sam słyszałem w 2002 roku taką nieoficjalną jakby zachętę do pielgrzymów, żeby nie mówić o trudnych sprawach, nie zasmucać Ojca Świętego. No i to jedni robili dlatego, że rzeczywiście nie chcieli papieża jeszcze bardziej, mówiąc tak kolokwialnie, denerwować. Inni świadomie wykorzystywali ten okres, zwłaszcza tych ostatnich lat pontyfikatu, żeby ukrywać te sprawy. No i tu klasycznym przykładem jest sprawa arcybiskupa Peca, gdzie była blokowana również przez ówczesnego nuncjusza papieskiego Józefa Kowalczyka, późniejszego prymasa. I dopiero o tej sprawie dowiedział się Ojciec Święty od pani profesor Wandy Pułtaskiej, która przemyciła list od księży z Poznania i to doprowadziło do wszczęcia dochodzenia watykańskiego. No właśnie, a propos tych dochodzeń watykańskich, nuncjatura apostolska w Polsce w kontekście kardynała Henryka Gulbinowicza, o którym ksiądz już wspominał, powiedziała, że ma on zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach, spotkaniach publicznych, zakaz używania insygniów biskupich, został także pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze. Pytanie, jak ważny jest to sygnał wysłany przez stolicę apostolską, to jedna część tego pytania, a druga, czego ksiądz oczekuje, żeby te osoby, jeżeli ich winy są tak duże, stawały przed normalnymi sądami, jak każdy obywatel? Jeżeli chodzi o te decyzje Watykanu w sprawie arcybiskupa i kardynała z Wrocławia Henryka Gulbinowicza, to jest sytuacja bez precedensu. W ciągu ostatnich kilkuset lat żaden kardynał pochodzący z Polski nie został w ten sposób ukarany, więc widać, że to jest pewien przełom. Jest to oczywiście bardzo symboliczne, to nie jest dotkliwa kara, no, brano pod uwagę wiek kardynała, prawie 100 lat. Ale już podkreślenie tego, że nie może być pochowany w katedrze we Wrocławiu, jak inni arcybiskupi, no to znaczy, że jednak Watykan uznał te winy i tu jakby wyprzedził sytuację, jaka była przy wspomnianym arcybiskupie Juliuszu Pecu, gdzie był spór, czy może być pochowany w katedrze, czy nie. Czyli tu jest nowa linia też Watykanu. Natomiast czy powinni stanąć przed sądem? Oczywiście trzeba brać pod uwagę, co jest rzeczą karalną w prawie świeckim, a co w prawie kościelnym. Tu jest różnica, nie tylko dotyczy wieku ofiar pedofilii. W wypadku prawa świeckiego oczywiście każdy obywatel ponosi odpowiedzialność za to, co czyni i nie powinno być taryfy ulgowej żadnej w stosunku do duchownych, czyli załóżmy już tak mówiąc najprościej, jak ktoś przekroczy prędkość jako kierowca, to dostaje mandat niezależnie kim jest, tylko za przekroczenie tej prędkości. Natomiast prawo kościelne idzie dalej i myślę, że tutaj zabrakło jednak działań ze strony nuncjatury papieskiej, która też powinna się trochę bić we własne piersi, że wiele spraw już było zgłaszanych w ciągu ostatnich lat, przynajmniej chodzi o ostatnie 20 lat, ale nuncjatura albo tego nie przekazywała, albo bagatelizowała. I to nie jest sprawa tylko nuncjusza Józefa Kowalczyka, ale innych osób tak samo. I myślę, że tutaj dopiero radykalne działania, które zapowiedział zresztą papież Franciszek, mogą coś zmienić. Czyli czekamy, po prostu czekamy, nie ma... czekamy zatem na te radykalne kolejne działania. Niestety musimy kończyć. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i dużo zdrowia przede wszystkim dziękuję dla bardzo. Księdza. Dziękuję.
Świat zmaga się z epidemią koronawirusa od kilku miesięcy i o tym wirusie wiemy już bardzo wiele, ale wciąż mamy bardzo wiele pytań, wiele wątpliwości, także wiele pytań i wątpliwości kierowanych do naszej redakcji ze strony naszych internautów i naszych czytelników. I na te pytania i wątpliwości już teraz odpowie dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, który jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, spróbuję odpowiedzieć. Ta sensacyjna informacja, która pojawiła się dzisiaj ze strony firmy Pfizer, która stwierdziła, że wyprodukowana przez nich, czy też stworzona przez nich szczepionka ma 90% skuteczność. Czy powinniśmy być optymistami, hura optymistami i myśleć, że wreszcie mamy tę szczepionkę, która nas uratuje? No miejmy nadzieję. To jest bardzo poważna firma i bardzo poważna deklaracja. Firma amerykańska, która pracuje od dłuższego czasu nad szczepionką mRNA 1237. To jest szczepionka, która jest szczepionką znaną za taką drugą, trzecią na świecie, o której mówi się, że będzie pierwszą. A zatem miejmy nadzieję. Panie doktorze, maseczka czy przyłbica, co chroni nas lepiej? Co by pan doradzał? No oczywiście zdecydowanie lepiej. Pamiętajmy o tym, bo to jest pytanie fundamentalne. Oczywiście maseczka. Najlepiej, jeżeli to by była maseczka HEPA albo FFP3 czy FFP2, ale jeżeli już mówimy o takich maseczkach, które stosujemy na co dzień powszechnie, no to powinna być to maseczka chirurgiczna z włókniny. Ta włóknina ma kilka warstw. Bioaerozol przenosi się zdecydowanie w mniejszej ilości. Jeżeli to zakażenie, jeżeli jest rozmowa pacjenta, który jest wrażliwy, a w zasadzie wszyscy jesteśmy wrażliwi na zachorowanie koronawirusa, na zakażenie koronawirusem, i obok niego stoi osoba chora, kaszląca, objawowa, to niebezpieczeństwo takiego zakażenia jest nawet rzędu 90%. Ono zmniejsza się do kilku procent, jeżeli obaj mają maskę chirurgiczną zasłaniającą i buzię, i nos. Tu, panie doktorze, mamy jasność. Tych pytań od internautów mamy mnóstwo, więc proszę o jak najkrótsze odpowiedzi. Pan Mateusz z Warszawy. Podejrzewam u siebie koronawirusa. W którym momencie po kontakcie z osobą zarażoną mam udać się na test, żeby był najbardziej wiarygodny? Najpierw telefon do lekarza rodzinnego i później trzeba się udać na test. Najlepiej wychodzą te badania, które są w kilka dni po rozpoczęciu objawów. Pytanie od pani Marii. Co z testami antygenowymi? Czy jest sens je robić, jeśli nie mam objawów, ale miałam kontakt z osobą zakażoną? To jest zawsze kontekst epidemiologiczny, który musi określić sanepid. Kontakt z osobą zakażoną to najczęściej jest pani na kwarantannie, a kwarantanna nie wymaga tak naprawdę wykonywania testu, czy antygenowego, czy PCR-owego. Pytanie od pani Eli. Czy mojej córce należy się test na COVID-19? Cała zerówka miała kwarantannę, ale sanepid ani nikt się z nami nie kontaktował. Rozumiem, że córka jest wśród tych dzieci, które chodzą do zerówki. Kwarantanna nie oznacza, poprzednie pytanie, ma być szybko, więc postaram się szybko. Patrzcie państwo, słuchajcie państwo poprzedniego pytania. Jeżeli ktoś jest na kwarantannie, to nie musi mieć wykonywanego testu. W trakcie kwarantanny nie trzeba mieć wykonywanego testu. Panie doktorze, co z ozdrowieńcami? To pytanie od pana Mariusza. Czy pan Mariusz, skoro jest ozdrowieńcem, może teraz zdając się chorą na COVID-19 mamą? Tak, może. Oczywiście, tak. Czy on w tej sytuacji nie jest również narażony na reinfekcję? Takich przypadków na skalę zjawiska, która jest wielomilionowa na świecie już, mamy kilkanaście doniesień tak na dobrą sprawę. Jeżeli to jest osoba względnie zdrowa, a pewnie tak jest, bo pokonał koronawirusa, nie ma jakichś dramatycznych zaburzeń odporności, to ta reinfekcja panu w najbliższym czasie nie grozi. Pytanie, jak długo utrzymuje się i jaki musi być poziom przeciwciał, ale to jest już oddzielna sprawa, oddzielne pytanie. Prawdopodobnie wydaje się, że przez pół roku będzie pan na pewno ozdrowieńcem, który będzie równocześnie
miał niewielkie szanse na szczęście zarazić się powtórnie. I także w tym kontekście kolejne pytanie. Panie doktorze, kiedy po przejściu COVID możemy się spotykać z innymi bezpiecznie, żeby ich nie zakazić? Po okresie izolacji, a ta izolacja trwa 10 dni. I to jest w zasadzie wszystko. Oczywiście należy uwzględnić indywidualną sytuację, kontaktować się z lekarzem. My czasem musimy przedłużać tą izolację. Na dobrą sprawę tak się dzieje w przypadku, kiedy chory ma jakieś objawy jeszcze, to przedłużamy ten okres izolacji, ale w przypadkach 80% pacjentów to się na dobrą sprawę nie zdarzy. Panie doktorze, pytanie teraz od internauty z Zabrza. Czy jest sens posiadania w domu na zapas koncentratora tlenu, pulsoksymetru i czy możliwe jest jego prawidłowe wykorzystanie przez osobę nieprzeszkoloną medycznie? Znaczy, zacznę od tego ostatniego. Rzeczywiście, jeśli chodzi o pulsoksymetr, to jest to bardzo proste urządzenie. Każdy z Państwa sobie to zmierzy, poziom saturacji krwi i oczywiście tylko pytanie, no co z tego, że zmierzy, jeżeli nie będzie miał możliwości leczenia, bo nie wiedział, będzie jak zinterpretować. Pytanie należy kierować do swoich lekarzy, rodzinnych. Tak jak Państwo wiedzą, pulsoksymetry będą przez Ministerstwo Zdrowia na dobrą sprawę via poczta przesyłane dla Państwa, ale równocześnie musimy powiedzieć, jeśli chodzi o koncentrator tlenowy, może powiem, no tutaj też muszą być wskazania medyczne. Trzeba wiedzieć, czy jest wskazanie, czy nie ma wskazania. Z pytaniem się troszkę Pan spóźnił jednak, bo zapewne jednego i drugiego Pan nie kupi. Pulsoksymetru zapewne nie, koncentratora tlenowego też zapewne nie wypożyczy, bo najczęściej to jest taka forma w Polsce wypożyczania tych koncentratorów, bo wszystkie zostały wypożyczone, co trochę przeczy temu, co mówię, ale wszystkie osoby chcą coś mieć na zapas, więc najczęściej kupują na zapas, później jest problem, jak to stosować. Panie doktorze, a tych koncentratorów tlenu rzeczywiście też może w Polsce zabraknąć, skoro mówi Pan, że one są wypożyczone, że ludzie się tym rzeczywiście interesują. Czy jest takie zagrożenie, że może ich brakować? Trzeba powiedzieć, że koncentrator tlenowy to nie jest rzecz, która jest tak szczególnie polecana, jeśli chodzi o COVID. Ona trochę oczywiście poprawi sytuację w warunkach domowych. Pamiętajmy o tym, że my leczymy praktycznie czystym tlenem w pewnym momencie, czy prawie czystym tlenem w pewnym momencie, jeśli chodzi o respiratory. A mimo to pacjent ma niską saturację, ma bardzo niską saturację i bardzo ciężką niewydolność oddechową. Koncentratory tlenowe potrafią zagęścić to powietrze do wartości 80-90% tlenu, ale na końcu tej maski mamy raptem 50-40%. Także zwiększają trochę możliwości tlenowe, natomiast nie tak gigantycznie, jak się uważa. Więc one rzeczywiście w tym domowym leczeniu mogłyby być skuteczne. Myślę, że koncentratory przede wszystkim trudno zdobyć, są bardzo drogie, jeśli ktoś chce sobie takie urządzenie kupić, więc może ich rzeczywiście w okresie nasilonek zakupów, a takie są, brakować. Panie doktorze, kolejne pytanie od pani Igi z Warszawy. Jak długo mogą trwać problemy z oddychaniem? Jak złagodzić objawy uporczywego kaszlu? Dlaczego jednego dnia jest się osłabionym, a następny dzień stan jest dużo lepszy? No, to kilka mamy pytań. Tak naprawdę może zacznijmy od tego ostatniego. Choroba przebiega bardzo falowo, to znaczy faluje ten nasz stan zdrowia, w cudzysłowie oczywiście. Czujemy się jednego dnia bardzo osłabieni. To ten objaw zresztą przeważa, jest dosyć charakterystyczny. Rzadko kiedy czujemy się ekspresywnie, silnie. Tych objawów ci pacjenci bardzo rzadko podają. Jeśli chodzi o uporczywy kaszel, to oczywiście trzeba się kontaktować z lekarzem i musimy wiedzieć, jaki to charakter jest tego kaszlu, bo oczywiście zakażenie SARS-CoV-2 może dać już objawy, jak wiecie Państwo, COVID-19 i wtedy inaczej to się leczy niż w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z kaszlem tylko związanym z samą infekcją, namnażaniem się wirusa, z niszczeniem nabłonka w górnych drogach oddechowych, a inaczej w momencie, kiedy dochodzi do zakażenia w dolnych drogach oddechowych i oczywiście
samego rozwoju COVID-19. Także tutaj kontakt z lekarzem jest oczywiście najbardziej potrzebny, najbardziej wskazany. Panie doktorze, a jak domowymi sposobami łagodzić te problemy z oddychaniem, a raczej chyba bardziej z takim męczącym kaszlem, jeżeli chodzi o takie może nie apteczne sposoby, w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić? Dużo pijemy płynów, dużo pijemy wody, odpowiednia wilgotność powietrza, tutaj też dostosowana do temperatury. Ta temperatura też nie za wysoka, proszę Państwa, dlatego, bo zwykle mamy tendencję do tego, że przegrzewamy się potężnie. Ta temperatura powinna być na poziomie 21-22 stopnie i nie więcej. Szczególnie to jest ważne na noc, wietrzenie oczywiście pomieszczeń. Jeżeli nie możemy inaczej spowodować zwiększyć wilgotność powietrza nawilżaczem na przykład, bo nie mamy pod ręką, no to oczywiście możemy jakieś nawet pranie rozwiesić. To też jest metoda, którą się stosuje. Trochę lepiej się oddycha, rzeczywiście daje to uczucie ulgi. No i oczywiście sama pozycja w łóżku, która jest pozycją najczęściej wtedy siedzącą, czy taką półsiedzącą, półleżącą. No to są wszystko takie proste, domowe sposoby. Oklepywanie oczywiście. Nie stosujmy leków przeciwkaszlowych, bo one hamują ten odruch. Leków wykrztuśnych, leki wykrztuśne ewentualnie też, ale takie, które rozrzedzają wydzielinę, niezwykle tutaj trudno polecić bez konkretnej wiedzy o tym, czy pacjent ma już infekcję na poziomie górnych dróg oddechowych, czy mamy już do czynienia z rozprzestrzenieniem się tego COVID-u w drogach oddechowych i samą infekcją dotyczącą śródmiąższowego zapalenia płuc. Panie doktorze, w przypadku osób, które lekko bądź też skąpoobjawowo przechodzą zakażenie koronawirusem i mają leczyć się w domu, co powinno być takim sygnałem ostrzegawczym, żeby wezwać karetkę? Który moment powinien nas zaniepokoić i w którym momencie powinniśmy poprosić o pomoc medyków? Pomoc lekarza rodzinnego zdecydowanie wcześniej, przed wystąpieniem objawów alarmujących, ale jeżeli już mówimy o objawach, i to jest bardzo ważne, żebyśmy szybko, stosunkowo wcześniej zgłaszali te objawy lekarzowi rodzinnemu. Proszę Państwa, to tego nie robimy, ukrywamy tą chorobę. Przy okazji apel na Państwa antenie, żebyśmy rzeczywiście zgłaszali się z pierwszymi objawami infekcji. Oczywiście to nie musi być pierwszego dnia, ale tego drugiego, trzeciego dnia próbujmy się dodzwonić do lekarza rodzinnego. Jeżeli są z tym jakieś kłopoty, to trzeba już zacząć drugiego dnia. Dlatego, bo lekarz musi wiedzieć, jaki jest Państwa stan, monitorować ten stan, ewentualnie wysłać oczywiście na badanie, na test covidowy. Natomiast jeśli chodzi o te objawy alarmujące, takie, które bezwzględnie wymagają, no to przede wszystkim duszność, proszę Państwa. Jeżeli natomiast jest bardzo wysoka temperatura, utrata przytomności, jakieś omdlenia w ciągu ostatnich kilku godzin, bardzo złe samopoczucie, potężne bóle w klatce piersiowej, to też oczywiście też trzeba wzywać pogotowie. Panie doktorze, teraz zewsząd słyszy się, że bardzo długo trzeba czekać na karetkę. Do niektórych te karetki nie docierają. Co zrobić, jeżeli mamy właśnie takie objawy, o których mówił pan doktor? W jaki sposób ulżyć sobie, żeby też spokojnie doczekać na przyjazd tej karetki, żeby poczekać na przyjazd lekarzy, który może na ten przyjazd czasami możemy czekać godzinami? No zwykle tak jednak nie trwa, że czekamy godzinami. Oczywiście są problemy i tutaj przecież nie ukrywamy tych problemów przed Państwem. Mówimy o tym, nie wynikają one z niechęci pracowników ochrony zdrowia, tylko z całości systemu, który przez 30 lat był generalnie w rozsypce i na agrafkę. Proszę Państwa, jeżeli są takie objawy jak duszność, to już mówimy, można oczywiście właśnie usiąść, otworzyć okno, włączyć, jeżeli mamy taki przyrząd jak koncentrator tlenowy, możemy użyć też leków przeciwastmatycznych, jeżeli na przykład mamy taką chorobę jak astmę i POHP. Szybko działające beta-2 mimetyki są takimi lekami, które nam doraźnie mogą pomóc i ludzie, którzy chorują i mają takie leki w domu, wiedzą, o czym mówię. Natomiast cała reszta tych objawów, no, obniżamy temperaturę. Ta temperatura zwykle potrafi być w COVID-zie bardzo wysoka. Jeżeli ona jest bardzo wysoka, próbujemy ją obniżyć wszelkimi dostępnymi lekami, które tolerujemy, podkreślam, które tolerujemy, na które nie jesteśmy uczuleni. Nie ma objawów nadwrażliwości, czy nie mieliśmy objawów niepożądanych, a więc wszystkie leki przeciwgorączkowe. Oczywiście odpowiednia pozycja w łóżku, nawodnienie,
ale jednak staramy się w takich sytuacjach alarmujących dzwonić do skutku i tutaj być asertywnym, to pogotowie ratunkowe, zespół ratownictwa medycznego na pewno przyjedzie. Panie doktorze, jeszcze w kontekście testów, to także jedno z pytań, które napłynęło do nas od jednego z internautów. Żona pana Grzegorza miała pozytywny wynik na teście płytkowym, antygenowym. W związku z faktem, że te testy jeszcze nie są akceptowane przez system, dostała od lekarza POZ-u skierowanie na test PCR. Wynik tego testu był z kolei negatywny. Co to oznacza i co robić w takiej sytuacji? Trzeba test powtórzyć i najlepiej powtórzyć testem PCR. Czyli testem genetycznym, który jest testem dokładniejszym, ale powtórzenie to się zdarza, to się rzadko zdarza, taki przypadek może jednak być i wtedy wymagane jest powtórzenie tym testem o wyższej czułości. Panie doktorze, te testy antygenowe, o których mówił także minister zdrowia Adam Niedzielski, te testy, które mają pomóc w takiej selekcji pacjentów, pytanie, czy one rzeczywiście będą dla was, dla lekarzy, tak dużym ułatwieniem, czy ich używanie, stosowanie ich jest zasadne? Stosowanie jest zasadne. Na początku pandemii, w momencie, kiedy opracowano genotyp wirusa, oczywiście te testy były bardzo słabe. Te testy antygenowe miały bardzo niską czułość, wyższą swoistość. Dzisiaj też tak jest, one mają niższą czułość, ale jednak jest to czułość bardzo wysoka. Już teraz jest bardzo wysoka. One oczywiście były specjalnie modyfikowane, jak gdyby wzmacniane dodatkowo, żeby można było te testy uznać za właściwe. I takim znacznikiem było użycie złota koloidowego w immunoglobulinie G, która to spowodowało, że testy antygenowe tej nowej generacji są testami naprawdę porównywalnymi. Przypadek żony pana Grzegorza jest przypadkiem raczej odosobnionym i wychodzą te badania jeden do jednego najczęściej w bardzo wielu próbach. Tak więc one się przydadzą, szczególnie proszę państwa wtedy, kiedy trzeba zrobić ten test szybko. A kiedy trzeba zrobić szybko? No, czasem mamy możliwość poczekania. Jeżeli objawy się rozwijają powoli, jeżeli pacjent jest pacjentem tylko z kontaktu, jeżeli jest pacjentem z przedłużającej się izolacji, ale jest pacjentem skąpoobjawowym, możemy czekać kilka dni. Natomiast i tutaj warto jest zaznaczyć standard, kiedy stosować jeden, a kiedy drugi. Ale w przypadku, kiedy to jest szpitalny oddział ratunkowy, trzeba zrobić to natychmiast. Są wielokrotnie przypadki, kiedy te testy mogą uratować człowiekowi życie, bo jeżeli się okaże ujemny, to trafia szybko do szpitala, do tego, gdzie się zgłosił, szpitala, który nie jest szpitalem trzeciorzędowym i nie, na przykład nie jest wymagana jego transport do szpitala trzeciorzędowego, gdzie na przykład wymaga operacji osoba chora na COVID. Tutaj ta szybka diagnostyka COVID-owa, żeby potwierdzić albo wykluczyć, jest niezwykle potrzebna, głównie na SOR-ach. Panie doktorze, pytanie pana Jana z Krakowa, który ma wątpliwość, jeżeli chodzi o prawdziwość wyników tych testów PCR, bo pan Jan z Krakowa mówi, że słyszał o tym, że czasami można mieć jakieś zapalenie oskrzeli, tudzież inną chorobę, która i tak da pozytywny wynik testu PCR. Pytanie pana Jana, czy wierzyć testom PCR i czy one rzeczywiście pokazują, że dana osoba ma koronawirusa? Proszę państwa, to są wszystko badania dodatkowe. Dlatego też ja zawsze uważam, że powinno się uzgadniać wyjazd na test w przypadku, kiedy jesteśmy w domu, a zawsze wtedy, kiedy zleci nam to lekarz. Samodzielnie jest zdecydowanie mniejszy sens wykonywania tego. Ja rozumiem, że ze względów technicznych i czystej ludzkiej ciekawości czasem państwo chcecie taki test wykonać, ale radziłbym się skontaktować z lekarzem, który będzie wiedział, kiedy to zrobić, w jakim momencie choroby, kiedy dokładnie, precyzyjnie powinniście państwo ten test wykonać. I co do testów PCR, one mają dosyć wysoką czułość i dosyć wysoką swoistość. Tak więc są testami, które musimy wierzyć, ale pamiętajmy o tym, są to badania dodatkowe. Bardzo często ja dzisiaj miałem takich dwoje pacjentów, gdzie pacjenci mieli test, który był ze znakiem zapytania, plus, minus. A zatem zawsze decyduje klinika. Ja akurat uważam, że obydwoje pacjenci mają COVID-19 bezwzględnie. Potwierdzi się to zapewne jutro w kolejnym badaniu PCR-owym.
Panie doktorze, i teraz pytanie dotyczące obostrzeń, bo niemal w ostatniej chwili, tuż przed weekendem, rząd zdecydował się do listy zamkniętych lokali dołączyć także sklepy meblowe. Te się buntują. Pytanie, czy rząd zrobił słusznie, zamykając sklepy meblowe, które może nie są tak uczęszczane jak chociażby galerie handlowe. Czy to była dobra decyzja? No, nie jestem tutaj specjalistą od sklepów meblowych, ciężko by mi było się Ale od kwestii medycznych i bezpieczeństwa jest to, tak. Jest to zasadne. Wszystkie interakcje, zmniejszenie tej mobilności jest zasadne i patrzmy na to raczej w ten sposób właśnie, chciałbym to Państwu powiedzieć. Bo proszę Państwa, przy zamkniętych innych sklepach, te sklepy meblowe natychmiast byłyby pewnie oblegane w większej ilości, więc myślę, że ma to sens. Zmniejszenie mobilności o 10% to, proszę Państwa, uwaga, do końca roku prawie 200 tysięcy mniej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Warto byłoby zrobić wszystko, żeby rzeczywiście tej mobilności, czyli zamknąć sklepy meblowe, uniknąć. Panie doktorze, czy ten lockdown, o którym mówił od dłuższego czasu premier Mateusz Morawiecki, będzie koniecznością? To tylko kwestia czasu, kiedy ten lockdown narodowy znowu pojawi się w naszym kraju? To wszystko zależy od nas. 2/3 zakażeń zależy od nas. Średnia piątek do piątku wynosi 21 857 pacjentów. Jeżeli przyjąć normę ustanowioną przez pana premiera, zresztą podobnie jest na całym świecie, dodajmy, to nie jest jakaś polska specyfika, na 70 pacjentów zakażonych na 100 tysięcy pacjentów, to jesteśmy blisko tej liczby, ale nam brakuje jeszcze kilku tysięcy. Możemy uniknąć tego lockdownu, ale wszystko zależy od nas. Bardzo dziękuję za te wyczerpujące wypowiedzi, panie doktorze. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Dziękuję bardzo. To były pytania, które były kierowane przez naszych internautów do pana doktora. Tradycyjnie też zachęcamy do tego, aby kontaktować się z nami, ewentualnie przesyłać pytania, które będą państwo chcieli zadać naszym ekspertom, którzy będą pojawiali się w naszych programach, bo jesteśmy państwo też właśnie dla was. Dla was, drodzy państwo, także kolejne produkcje, które jesienią pojawią się w wirtualnej Polsce, a wśród nich kolejny nowy program Odkrywamy karty. Kochamy filmy. W kinie zakładamy maski. W WP Film odkrywamy karty. A babcia i Zbiniu do kina. Przytrzymaj babcię na kilka seansów, żeby niczego nie zapomniała. Odkrywamy karty to nowa jesienna propozycja dla naszych internautów, dla internautów wirtualnej Polski. Więcej o tym programie opowie prowadząca ten program Magdalena Drozdek. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Odkrywamy karty. Skąd pomysł na taki program i czym są te karty, które pojawiają się w tytule programu? Tak, w tym programie zamiast takich tradycyjnych pytań, listy spisanych pytań wcześniej przeze mnie, są karty, a na tych kartach różne hasła, w tym polityka, wstyd, duma, najciekawsza scena, najtrudniejsza scena, jest i o seksizmie, więc taki przekrój dość duży. No i goście zamiast właśnie takiego standardowego wywiadu odkrywają te karty. Wybierają spośród przygotowanych wcześniej kart, także jest to duża improwizacja i nigdy nie wiedzą, co trafią, jaka karta się pojawi podczas tej naszej rozmowy. Magda, kto już odkrył swoje karty w twoim programie? Kto był jego gościem? Karty odkrywał już Juliusz Machulski, reżyser, którego jestem pewna nie trzeba nikomu przedstawiać. Wśród tych kart, które odkrył, była właśnie też polityka, więc opowiadał o tym, jak aktorzy z jego filmów zaangażowali się w działania polityczne. Mówię tu m.in. o Januszu Rewińskim. Odkrywał karty już też Tomasz Włosok, czyli aktor filmu Jak zostałem gangsterem, prawdziwa historia i słuchowiska, które od niedawno można słuchać w internecie, czyli słuchowiska Przeminęło.
On opowiadał o współpracy z Andrzejem Wajdą, o pracy przy tym słuchowisku, o filmie o gangsterach, także też już sporo dowiedzieliśmy się o jego karierze aktorskiej. No i tak, a przed nami jeszcze między innymi Małgorzata Bogdańska, która będzie opowiadała o współpracy ze swoim mężem, reżyserem Markiem Koterskim. Magda, i opowiedz mi jeszcze o samej formule, bo niestety epidemia koronawirusa, czy też pandemia koronawirusa zmusiła nas do zmiany sposobu funkcjonowania, także w redakcjach wideo, w telewizjach. Jak to wygląda w przypadku tego programu? Tak, no faktycznie to wszystko jest nagrywane z domu. Łączę się ze swoimi gośćmi, którzy siedzą gdzieś tam w domowych pieleszach. Tomek Włosok, akurat kiedy rozmawialiśmy, to jego żona opiekowała się ich nowonarodzoną córeczką w pokoju obok, więc to takie troszeczkę podglądanie ich życia prywatnego w pewnym sensie. Ale tak, rozmawiamy o filmach w bardzo domowych warunkach, łączymy się na Skype'ie, więc tak to mniej więcej wygląda. Czyli pokazujemy też trochę kulisy życia tych znanych osób, a jak tak wiemy, widzowie, internauci bardzo lubią kulisy tego życia znanych osób. No właśnie, jak te znane osoby reagują na epidemię koronawirusa, jak odnajdują się w tej rzeczywistości? Co możesz powiedzieć nie tylko na podstawie programu Odkrywamy Karty, ale także na podstawie licznych rozmów, które przeprowadzasz z osobami ze świata kultury i sztuki? No wszyscy znaleźli się zdecydowanie w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, bo podobnie jak inne grupy zawodowe, aktorzy zostali po prostu zamknięci w domach i nie mają za bardzo tej przestrzeni do wyrażania się artystycznie. No jeśli chodzi o na przykład o Juliusza Machulskiego, to z tego co wiem, on pracuje nad kolejnymi swoimi produkcjami i też w programie opowiadał o tym, że miał czas, żeby przejrzeć listy, które pozostawił jego ojciec, czyli Jan Machulski. Więc być może z tego powstanie jakiś pamiętnik, książka. To będzie taki efekt tego, że Machulski nie może wejść na plany filmowe, więc przynajmniej coś dobrego z tego wyniknie. A czy gwiazdy żalą się na ten swój los? No bo nie ukrywajmy, bardzo wiele planów filmowych zostało storpedowanych teraz. Teatry zostały zamknięte. No i dla wielu aktorów, reżyserów, czy też osób pracujących jakby na zapleczu chociażby teatrów, no to tak naprawdę duże problemy finansowe, no bo straciły one źródło dochodu. Tak, myślę, że przede wszystkim w najtrudniejszej sytuacji są ci, którzy pracują gdzieś w tle, czyli realizatorzy, osoby, które pracują przy produkcjach teatralnych. Sami aktorzy, oni sobie zdają sprawę, że są w bardzo takiej komfortowej sytuacji, bo mają jeszcze kontrakty reklamowe, telewizyjne, zarabiają w mediach społecznościowych, więc z tych moich rozmów przynajmniej nie wynika, że żalą się na swoją sytuację finansową, choć i takich sytuacji w showbiznesie nie brakuje, ale myślę, że podeszli do tego tak zdroworozsądkowo i próbują się po prostu odnaleźć w tej sytuacji tak społecznie, finansowo. Myślę, że są, tak jak wspominałam, na takiej wygodnej pozycji. Wspomniałaś o Juliuszu Machulskim, który był gościem twojego programu. To tak jak mówiłaś, bardzo znany wszystkim, doskonale wszystkim znany reżyser. Czy było coś, co w tej rozmowie, w tym wirtualnym spotkaniu z Juliuszem Machulskim zaskoczyło cię? Coś, czego o tym reżyserze nie wiedziałaś? Myślę, że jego otwartość w opowiadaniu o swoim tacie, który zmarł przecież nie tak dawno temu. No tutaj Juliusz Machulski od razu, kiedy padło, wylosował kartę o najważniejszej osobie w jego życiu, to od razu przeszedł do rozmowy o rodzicach i o tacie w szczególności, z którym robił między innymi Walbank. No i tak jak mówię, od razu mówił, no uderzyła pani w odpowiedni przycisk, przycisnęła pani to ten odpowiednie miejsce, bo jest dużo rzeczy, które chciał powiedzieć tacie, ale nie zdążył. I myślę, że ta jego otwartość w opowiadaniu o tym, co chciałby tacie powiedzieć, to jest to, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo te polityczne wątki już są znane.
Magda, zatem odkryłaś te właściwe karty. Bardzo dziękuję. Magdalena Drozdek była gościem programu Newsroom, a ja zapraszam oczywiście Państwa na program Magdaleny Drozdek Odkrywamy Karty, ale jest to tylko jedna z kilku propozycji, którą mogą Państwo jesienią, a więc dzieje się jesienią w wirtualnej Polsce, oglądać na naszej stronie internetowej. Drodzy Państwo, a w Newsroomie czas na sport, bo w najbliższą środę kolejny sprawdzian i kolejny test dla naszej reprezentacji, mecz z Ukrainą i między innymi o tym spotkaniu, ale nie tylko. Już za chwilę Mateusz Skwierawski z WP Sportowych Faktów porozmawia ze swoim gościem. Dzień dobry, a moim gościem będzie Roman Kosecki. Witamy. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry. Fajnie, że się słyszymy. Nie mogliśmy się niestety zobaczyć, ale dobrze, że się słyszymy. Panie Romanie, jesteśmy po całkiem udanym zgrupowaniu październikowym. Były dobre wyniki, była gra. Można powiedzieć, że reprezentacja trenera Jerzego Brzęczka się zmienia. Są nowi zawodnicy. A czy pan widzi postęp w tej drużynie i czy pan też podziela ten mój optymizm, że wszystko idzie w dobrą stronę? No tak, my jesteśmy Polacy ogólnie w gorącej wodzie kompanii, od razu byśmy chcieli sukcesy. Stąd jak widzimy karuzela wymian trenerów, nie tylko w Ekstraklasie, ale ogólnie co chwilę byśmy chcieli coś nowego, wymiany. A niestety, albo stety, żeby osiągać sukcesy, to trzeba zbudować kolektyw, trzeba na to cierpliwości. I też troszeczkę widać, że niektórzy zawodnicy się starzeją, więc trzeba szukać nowych twarzy, nowe pokolenie, nowi zawodnicy. Jak widzimy, jesteśmy, myślę, że wszyscy pozytywnie oceniamy występy Lecha Poznań i tej młodzieży w pucharach. Chociaż w lidze przegrali z Legią taki bardzo ważny mecz, ale to jeszcze nie koniec oczywiście rozgrywek. No ale trener ma z czego też wybierać. No, jest trochę, tak jak mówię, starszych zawodników, którzy różnie w tych swoich klubach w tej chwili, jak widzimy, wyglądają. No młodzież też atakuje, nie śpi, więc no, trener spokojnie, myślę, jest z tego zadowolony, że jest rywalizacja. Natomiast, no, tak jak mówię, żeby coś zbudować, no, trzeba trochę czasu i ten czas, widać, no, działa na korzyść trenera, bo, tak jak mówię, pojawiają się nowe twarze i dobrze grają w tych meczach, więc wyniki też są, więc należy, myślę, tutaj optymistycznie w przyszłość patrzeć. Mówi pan, że młodzież nie śpi, że atakuje, a który w takim razie z młodych zawodników się panu najbardziej podoba na boisku? Wie pan, nawet w Legii teraz ostatni zawodnik wszedł, młody chłopak strzelił bramkę. Tak ja zawsze mówiłem i to już może monotonnie tak ciągle powtarzam, żeby dawać szansę gry naszym młodym chłopakom, którzy są w akademiach, dać im szansę gry, dać im szansę zobaczenia tej profesjonalnej piłki. Oni są naprawdę głodni gry, pokazania się. I tak jak mówiłem, na pewno z chęcią będą rywalizować o miejsce w swoich drużynach ze starszymi kolegami z zagranicy. Tak dlatego w kadrze, no oczywiście, no tutaj jest w tych zawodnikach, mówi się to o moderze, prawda? No ale Kamil Grosicki, który no pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, i Milik mają trochę problemy teraz w swojej drużynach. To ja od razu panie Romanie zapytam, czy jako, że właśnie Kamil Grosicki i Arkadiusz Milik nie grają w ogóle w swoich drużynach, jeszcze od przynajmniej poprzedniego spotkania, od przynajmniej poprzedniego zgrupowania reprezentacji nie wystąpili w żadnym spotkaniu ligowym, to czy w takim razie powinni grać w reprezentacji? No wie pan, to nie są tuzinkowi zawodnicy, tak? To myślę zawodnicy, którzy mają swoją rolę, klasę. No i nie można ich tak skreślać według mnie, wie pan. To są zawodnicy, którzy nie zapomnieli grać, trenują, przecież są w treningu. Są różne układy dziwne dla mnie, no bo są zawodnikami swoich klubów, ale no, tak jak Milik, ważą się tam sprawy kontraktu, więc i prezes, no wie pan, ja przeżyłem takich prezesów. Chila, prawda, w Atletico, gdzie Milik też musi zachować twarz. No nie może się tak, wie pan, prezes krzyknie i od razu chować się za swoimi decyzjami, no bo on też walczył o jakiś kontrakt, też by chciał grać, też by chciał być szanowany i to też pewnie z prezesem pewnie nie wygra, ale w zanadrzu pewnie czeka jakiś inny klub i inne oferty.
I w tym momencie no, kadra, myślę, że trener mimo wszystko no, powinien temu zawodnikowi go powoływać, dać mu szansę tutaj w reprezentacji grania. To jest, no niestety, no, to są dwa nazwiska, które nie są jakieś tuzinkowe i to są zawodnicy, którzy no, strzelają gole w reprezentacji i są potrzebni. Ale oczywiście też trzeba zmienników mieć przygotowanych w razie czego. Czyli mimo wszystko, tak? Mimo, że Kamil i Jarek nie grają w swoich klubach, to jednak trener Brzęczek powinien im tutaj jakieś minuty w tych meczach kadry dać, przynajmniej po to, żeby być może gdzieś zbudować w nich tą pewność siebie i ciąg meczów, pan, tak? To, regularnie. Jak mówię, to są, jak Milik jest młodym zawodnikiem, no to tak, nie wiem, czy nasz stać tak rezygnować, po prostu skreślać swoje do widzenia, tak? Trochę za mocno, gdybyśmy mieli likwidować takich zawodników, to wstrzymajmy się z tym. Wiadomo, jest Robert Lewandowski, jest też Piątek, który też już zaczyna coraz lepiej grać i to tak nie można tak według mnie, wie pan, rezygnować. No pewnie, że niektórzy powiedzą, nie grają ci, co są w formie i grają w swoich klubach. No nie zawsze się gra też w swoim klubie, czasem się siedzi na ławie. Ale to nie, myślę, nie przekreśla jego umiejętności, więc tutaj raczej, jeżeli chodzi o Milika, jestem bardziej przechylony do tego, żeby on jednak był powoływany i grał. Sporo jest nowych twarzy, panie Romanie, w naszej reprezentacji. Jak pan porówna sobie obecną kadrę z tymi drużynami, które prowadził trener Nawałka i przed Euro, i w trakcie oczywiście Mistrzostw Europy, i podczas ostatniego Mundialu, to czy w tym momencie dysponujemy taką większą siłą rażenia? No wie pan, ciężko jest porównywać. No, tam były jednak i Mistrzostwa Europy, później Mistrzostwa Świata, już mniej udane, natomiast tu Jurek, no, jest przekładana impreza, więc poczekajmy sobie, być może w przyszłym roku się wszystko uda. Ta pandemia też swoje robi, odwoływane są duże imprezy, więc trudno powiedzieć, no w Lidze Narodów dobrze to wygląda i po ostatnich tych trzech meczach jesteśmy pewni optymizmu, myślę. I spokojnie pamiętam, jak ten mecz Polska-Włochy na samym początku, gdzie Mancini buduje reprezentację Włoch, od postaw zaczął budować i praktycznie Jurek, opierając się na tym, co stworzył Nawałka, ale też jakby powoli wprowadza nowych zawodników. No i to obydwie reprezentacje awansowały bardzo ładnie do Mistrzostw Europy, no ale te mistrzostwa się niestety przełożyły jakby na kolejny termin i zobaczymy. Myślę, że do tych mistrzostw ten czas działa na naszą też korzyść, bo jest wielu zawodników starszych, tak jak mówiłem, ale fajnie, że ci nowi młodzi się pokazują, więc ja jestem optymistycznie nastawiony. Teraz zejdę z boiska na Wokandy może, bo w ostatnim czasie Polska żyje sprawą Cezarego Kucharskiego i Roberta Lewandowskiego. Jak pan ocenia w ogóle ten spór prawny pomiędzy jedną stroną i drugą? Ostatnio przecież wyciekły nawet nagrania, kiedy Cezary Kucharski sugerował Robertowi, że za milczenie powinien zapłacić mu bardzo poważne pieniądze. Pan zna Cezarego Kucharskiego, na pewno wie lepiej niż większość. Jak pan w ogóle ocenia całą tą sytuację pomiędzy Kucharskim a Lewandowskim? Wie pan, nie wiem, kto kogo nagrywał, ile jest tych jeszcze nagrań, co się jeszcze ukaże. To są sprawy między tymi panami. Obydwaj są dorośli, mają swoje, widzę, struktury jakieś prawnicze, więc pewnie to się tak nie zakończy szybko. I walka jest o jakieś pewnie duże pieniądze, no ale tak jak mówię, pan, ja, nikt nie wie, jakie są zapisy i były zapisy między obydwoma zainteresowanymi. Ja bym chciał, żeby ta sprawa jednak nie była główną sprawą, jeżeli chodzi o, no, wiadomo, no teraz są takie, a nie inne media i społecznościowe i tak dalej i szuka się sensacji, ale to nie powinno przysłaniać raczej samej dyscypliny piłki nożnej, bo to nie jest najważniejsze. Tak czy inaczej, myśli pan, że to może być duża rysa na wizerunku i Roberta, i Cezarego Kucharskiego? No nie ma tak, żeby wyjść z czegoś takiego bez jakiejś rysy i pewnie będą różne oskarżenia i ataki z jednej i z drugiej strony i obydwie strony na tym ucierpią. A w końcówce nie wiem, jak to się zakończy, pewnie pan też nie wie, bo tak jak mówię,
będą to pewnie jakieś sądy, jakieś tam różne rzeczy, instytucje to rozstrzygać, natomiast tak jak mówię, nie wiem, nie widziałem, co tam się między nimi dzieje i nie jestem aż tym tak bardzo zainteresowany, podekscytowany, jak nieraz widzę to w tych mediach. Okej, okay, to tym się tak pan nie interesuje, ale myślę, że się pan interesuje. Wolę się skupić na meczach reprezentacji, drużyn naszych, niż na takich sytuacjach. Na meczach i na własnej książce, bo niedawno wydał pan książkę. Tak zapytam tylko, czy w tej książce są może porównania pana do Leo Messiego, jak ostatnio były w jednej z książek porównania Jerzego Brzęczka do Kazimierza Górskiego? Wie pan co, ja stąpam twardo po ziemi i daleko mi do Diego Armando Maradony, do mojego idola Grzegorza Laty, czy teraz do Messiego i innych. W ogóle nie chcę się porównywać do nikogo. Roman Kosecki to jest Roman Kosecki, grał jak grał i o tym piszę, mówię, co przeżyłem, trochę w humorystyczny sposób, trochę też i może jakieś tam oceny są. Ale ogólnie ja to ja i tyle. No, oni więcej z małego miasteczka, wioseczki wyszedłem i z Konstancina, z Nowego Wierzbna w świat. Co przeżyłem, to napisałem. I tak jak mówię, stąpam twardo po ziemi. Panie Romanie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Roman Kosecki, były reprezentant Polski. Dziękuję. Sportowe fakty, rozmawiały z Romanem Koseckim. Mateuszu, dziękuję bardzo i przypomnijmy, drodzy Państwo, że w najbliższą środę, a więc w Święto Niepodległości, reprezentacja Polski zmierzy się na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Ukrainą. Przypomnijmy, że po raz ostatni graliśmy z Ukraińcami w 2016 roku. Była to faza grupowa Mistrzostw Europy na Stad Velodrom. Polska pokonała Ukrainę po golu Kuby Błaszczykowskiego w 54 minucie. To tyle, jeżeli chodzi o te wspomnienia sportowe, którymi kończymy ten newsroom. Jutro o 8.30 w programie Tweet gościem Marka Kacprzaka będzie Leszek Miller. Chwilę później wydanie biznesowej Money to się liczy, a o 14.00 tradycyjnie program Newsroom, w którym spotka się z Państwem również Marek Kacprzak. W tym newsroomie to już wszystko. Agnieszka Kopacz, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.